Siemanko, z tej strony Elio, Patery Retrofan. Dzisiaj kolejna gra, która dołącza do grona ogrywanych na moim kanale gier, których nie ogarniałem za młodu. Jest to czwarta czy piąta z kolei gra i może nie tak do końca, której nie ogarniałem, no bo jest to golf, jest to leaderboard golf, więc nie jest takie typowe nieogarnianie, no bo wiadomo, o co w golfie chodzi. Mamy kij w łapie, musimy uderzyć w piłeczkę golfową, no i musi ona wpaść do dziurki. No i średnio inteligentny szympans też zajarzy, że musimy to zrobić w jak najmniejszej ilości uderzeń. No i taką wiedzę w młodości posiadałem. Natomiast już tak poważnie mówiąc, nie miałem zielonego pojęcia, że w tym sporcie są różne rodzaje kijów, które mają wpływ na trajektorię lotu tej piłeczki, czy ona poleci takim lobem, czy poleci płasko. Kije, które mają wpływ na to, czy ona poleci daleko, czy blisko, niezależnie od tego, jak będziemy napierdzielać w nią. No i Taka gra w golfa w latach 90. na początku w moim wykonaniu wyglądała tak, że no, uderzałem raz większą, raz mniejszą siłą, gdzieś tam zmieniając te rodzaje kijów, nie mając świadomości, że ja zmieniam rodzaje kijów, i się wkurzałem, że no kurde, cały czas piłka lądowała gdzieś w wodzie, że tutaj za mocno, tutaj gdzieś tam joystickiem ruszyłem w dół, czyli się zmienił ten kij, znowu tej samej siły użyłem co przed chwilą, a piłeczka poleciała na trzy razy mniejszą odległość. No, szlak mnie czasami trafiał przy tej gierce, aczkolwiek lubiałem przy niej posiedzieć. Jak już mi zbrzydły inne gierki, no to lubiłem sobie popykać tego golfa. Przy czym większość na danym polu uderzeń była na plus 10, czyli 10 więcej niż przewidziano dla tego pola. No i tak dzisiaj przypadkiem na nią trafiłem. Gdzieś tam przeglądając na nudnej naradzie sobie w telefonie stronki o Atari, zobaczyłem grafikę, przypomniała mi się gra, pobrałem sobie, odpaliłem na emulatorku, no i poszło mi dokładnie tak samo jak za młodu, czyli totalnie do dupy. Pierwsze pole ogarnąłem na plus 12, ogarnąłem, także fatalnie. No ale oczywiście tutaj się zapaliła taka lampka. Wlazłem na atarimania.com, okazało się, że jest instrukcja, tak jak do większości gierek. Otworzyłem sobie tego PDF-a, zacząłem czytać, no i na czwartej stronie objawienie po prostu, wyjaśnione oznaczenia, które w tej gierce są odnośnie kijów, czyli 1W, 3W, 5W, 1I, 7I, PW, wszystkie te oznaczenia zostały tam wyjaśnione, opisane, do czego kij służy, na jaką minimalną i maksymalną odległość posyła piłeczkę, oraz zostało tam jeszcze opisane to, w jaki sposób używać fajera, bo to nie jest tak, jak myślałem za modu, że wciskamy i jak przytrzymamy dłużej, to piłeczka poleci z maksymalnym powerem. Nie do końca. Tam jest troszeczkę to inaczej rozwiązane. Teraz zatrybiłem. Po przeczytaniu tej instrukcji, no zagrałem w pierwszy tam kort. No i kurde, 4-5 strzałów to jest maksimum i piłeczka lądowała w dołku, także no, zacząłem się sam z siebie śmiać. Jak kilka prostych wskazówek i wyjaśnień odnośnie kijów, w ogóle, że one tam istnieją w tej grze, sprawiło, że można kręcić spoko wyniki i te kolejne pola golfowe przechodzić. No i pokażę Wam dzisiaj, wyjaśnię, bo pewnie nie wszyscy, tak jak ja, wiedzieli o tym za młodu i później już tą gierkę nie grali. A już poza materiałem zawołam sobie Zuzkę, nic jej nie powiem o zasięgu kijów i zobaczymy, kto wygra. Dobra, a tymczasem zapraszam do obejrzenia materiału. Dobra, standardowo odpalamy Atarynę, plik jest już wybrany na SJ USD, ładuje się, na początek drobniutki product placement. I zaraz gierkę będziemy mieli na ekranie. Nie ma tu ekranu tytułowego, od razu się pojawi wybór ilości graczy, zresztą zaraz zobaczycie. O właśnie, także wybieramy sobie jednego gracza. Bo tutaj nie ma możliwości grania z komputerem, ale możemy sobie zagrać z jednym, z dwoma, z trzema kumplami. No ja sobie zagram sam, żeby Wam po prostu pokazać. Wpisujemy imię, wciskamy return. I teraz tak, jest profesjonalny tryb, amatorski i początkujący. Różnią się one w tym, że w profesjonalnym jest ważny wiatr. Ten wiatr nawet w tym novice jest pokazywany, tam kierunek wiatru i siła, ale nie ma on wpływ na piłeczkę, jak już leci. Natomiast w profesjonalnym ma wpływ i to jest już bardzo trudne, więc nie będziemy się w to bawić. A czy w tym środkowym, amatorskim, nie wiem, czy ma. My wybieramy sobie novice. Teraz na ile dziurek chcemy grać, no to najmniejszą ilość wybierzemy sobie shift 1 na 18. I która z plansz, to nazwijmy, które z pól golfowych, które z pól. Wybieramy pierwszy pól.
No i pięknie nam się wektorowo maluje obszar, wypełnia się kolorem. I teraz tak, co mamy na ekranie? No mamy graczy, no jestem tylko ja, Eliop, który na razie ma zero strzałów. Mamy ten wiatr pokazany na środku, jak widzicie, upływający czas. Ten wiatr nie ma teraz wpływu, bo jesteśmy w tym trybie podstawowym. Na dole mamy wskaźniki siły i snap. Snap to jest coś takiego, że jeżeli zatrzymiemy ten wskaźnik fajerem, tam gdzie jest taka kreseczka pozioma, no to piłeczka golfowa poleci prościutko. Jeżeli w górnej części, to ją zniesie troszkę w lewo, w dolnej troszkę w prawo. Tak, tak w instrukcji wyczytałem, natomiast w praktyce ja nie widzę różnicy, naprawdę. No i teraz co? Aha, tam gdzie jest napis club, czyli key, mamy do wyboru właśnie te rodzaje kijów. I teraz tak, jeden W, inaczej, W to są kije drewniane, I to są iron, czyli żelazne. Tak to bym przetłumaczył. KRG mnie pewnie poprawi, bo to jest fan niesamowity golfa. No i każdy z tych kijów ma swoją minimalną, maksymalną odległość, na którą posyła piłeczkę, ale generalnie tak, kije drewniane są na bardzo duże odległości, czyli od nich zaczynamy, a potem już tymi kijami Ion sobie walimy na mniejsze odległości. I teraz tak, pod rodzajem kija mamy napisaną odległość do dziurki, czyli jest teraz to 350 yardów. No i tutaj mamy rozpisane, że na przykład aktualnie wybrany kij 1 Wood 1 W przy maksymalnej sile posyła nam piłeczkę na 269 yardów. Więc zostawiamy tego kija i musimy maksymalnie nim przypierdzielić. I teraz tak, bardzo ważna rzecz jest, że jak wciskamy fire, zaraz to zobaczycie, bo to się zbyt szybko dzieje, żeby wam teraz pokazać od razu. Wciskamy fire, go przytrzymujemy i rośnie bardzo szybko ten wskaźnik power. I musimy go zatrzymać sobie w tym miejscu, gdzie chcemy. Jeżeli tym 1W chcemy uderzyć na odległość 135 yardów, no to musimy dolecieć do połowy. Jeżeli chcemy maksymalnie, no to podlatujemy pod koniec. To jest bardzo ważna rzecz. Jeżeli wskaźnik nam dojdzie już do końca, a jeszcze przytrzymamy fire, to zacznie się taki efekt w golfie, że nas po prostu gibnie w drugą stronę i stracimy moc. I wtedy nie puścimy piłeczki na tą odległość, na którą chcemy. Także trzeba być skupionym, żeby właśnie nacisnąć w tej ostatniej fazie, jeżeli mówimy o maksymalnej mocy, nacisnąć i wtedy wyleci jeszcze wskaźnik snap. To nie ma takiego znaczenia, jak wam mówiłem, ale najlepiej sobie go też drugi raz nacisnąć, jak będzie na równi z tymi kreseczkami. Ok, kierunek. No kierunek to jest wiadoma rzecz, lewo, prawo. Jak jest uwzględniony w trybie profesjonalnym wiatr, no to wtedy musimy wiadomo kombinować. Jeżeli wiatr wieje w lewo, no to pierdzielniemy troszkę w prawo, ale my mniej więcej na wprost. Wybieramy 1W, jest wybrane, 269 yardów, czyli musimy maksymalnie się zatrzymać pod koniec wskaźnika. Grałem na razie na emulatorze, klawiaturą, zobaczymy jak mi joystickiem pójdzie. Uwaga! O, udało mi się. I posyłamy, popatrzcie jak leci pięknie. I powinna w miarę blisko dołka spaść ta piłeczka. No i rysuje nam się na nowo wektorowo i będzie wypełniać pole gry. No i teraz zostało nam 82 yardy do dziurki. No i teraz sobie sprawdzamy, jakim kijkiem możemy tak posłać. 9i, czyli najsłabszy kij, daje nam na 116, a tu mamy 82. Czyli ja bym wybrał ten 9i i tak 60% mocy w nim włączył. Czyli przełączamy sobie teraz na 9i, taki kij wybieramy sobie. On tam teraz grzebie w tej torbie, wyciąga. No i puścimy go tak na 60% mocy. O, za dużo, cholerka. Nie wiem, czy do wody teraz nie wpadnie. Nie, powinno być ok. Żeśmy troszkę przerzucili, ale już teraz będzie odległość i będziemy używać tego kija, który służy już do takiego popchnięcia piłeczki, żeby puter, on się nazywa, żeby już ją wpierdzielić w tą dziurkę. I teraz tutaj mimo trybu nowis działa siła wiatru. Tam z boku mamy taki słupek i pokazuje, w którą stronę wieje wiaterek. Czyli troszeczkę przechylamy w prawo. No i odległość 28 yardów przy puterze to jest połowa mocy. Uwaga. Pyk, gdzieś tyle bym dał. Widzicie, jak nam ściąga? Jednak jest troszeczkę w bok, jeszcze musiałem dać, miałem dać, bo wiatr był jednak za silny. Ale trzema uderzeniami, a tu jest chyba założenie czterech. Ten par na górze wskaźnik to chyba, że czterema uderzeniami trzeba wpierdzielić do środka, więc teraz tylko takie delikatne ciągnięcie. A, za lekko, ale to zdupcyłem. Już jestem na czterech, czyli teraz jak trafię, to już będę na jednym punkcie spalonym. O, i wpadło. No, jeden punkt spalony, bo miałem zrobić w cztery ruchy. Ale widzicie, a kiedyś jak to grałem i waliłem na pałę, no to było zawsze plus 10, plus 12, masakra. No i tak sobie gramy. No samemu nie ma tej frajdy jak z kumplem. Tak jak mówię, ja potem zagram z Zuzią i on
pociulam, tak żeby srogo przegrała. Ale tu jeszcze tak na szybko 458 yardów, 1W 269, ale mamy wysepkę. Czyli tutaj walniemy tak 75%, zatrzymujemy, a przeleciałem, ale to i tak nie skręci. I powinno się zatrzymać pod koniec. Jest, nie wpadła nam do wody, idealnie. No jestem mistrzem już teraz, jestem mistrzem, nie ma co gadać. Teraz mamy 207 yardów do dziurki. Na 207 yardów, na dokładnie 208 posyła nam 2i kij, więc wybieramy sobie kij 2i. No i musimy teraz maksymalną siłą, odpowiednio, ja się troszkę teraz skupię tutaj. Uwaga. O, powinno być perfekcyjnie. Uwaga, leci, leci, leci. Przeleciała na drugą wysepkę. Mogłem jeszcze kierunkiem regulować, to by to trochę zniosło w prawo, już bym w ogóle był bliziutko, ale widzicie, z tą tabeleczką z instrukcji, no to jest banalne granie w golfa. Teraz tak, mamy putera wybranego od jakiegoś 15 stóp, puter ma 64, czyli 1/4 mocy, wiatr napierdziela w prawo, czyli ja sobie w lewo odbiję tak mocniej, bo jest mocny wiatr i damy gdzieś sobie tyle mocy. Uwaga. Ach, przeceniłem wiatr i przeceniłem siłę, ale to jest nieistotne, bo i tak idzie mi rewelacyjnie w porównaniu z wynikami sprzed lat. Tutaj też jest mocny wiatr w tamtą stronę, więc ja odbiję troszkę w tą i damy gdzieś tyle siły. A kurde, coś mi joystick nie zastykał i przerwało nabijanie mocy. No, trudno, zdarza się. Uwaga, jeszcze raz. I minąłem, jaki frajer, no. No trudno, trudno. I tak jest 100 razy lepiej niż było za młodu. Teraz powinno już paść. Dupa. A miało być tak pięknie. Też chyba za mocno przeskoczy. Nie, wpadło. Dobra, dalej grać nie będę. Naprawdę zachęcam Was do spróbowania. Czy to z dziećmi, czy z jakimiś retro kumplami, bo z tą wiedzą jest naprawdę fajna, fajna gierka i tu już można się starać w każdym z pól trafić w przewidzianej dla niego ilości ruchów. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się.